Cześć, witajcie, z tej strony Paciu. W dzisiejszym odcinku będziemy pisać do 1000 celebrytów. Kurcze blady, no idzie stąd! I zobaczymy, ile osób mi odpisało. Więc co, ja was zapraszam na moje dwa inne kanały z reakcjami i na gamingowy kanał. Macie link w opisie, tam na kanale z reakcjami jest tam już kilka odcinków, więc wpadajcie. Są mega odcinki i pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. To jest 5 najnowszych subskrybentów, jeżeli chcesz też tutaj być, to zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, zalajkuj, no i co? Napiszcie mi, jaki chcielibyście kolejny odcinek. I oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robię, to followujcie mnie na Instagramie paciog, ponieważ tam jest dosłownie wszystko, co robię w danym momencie, więc wbijajcie. A my lecimy do odcinka, gdzie będziemy pisać do 1000 celebrytów i zobaczymy, ile z nich mi odpisze. W sensie, ja już wysyłałem wiadomości do celebrytów wcześniej, ale wam wszystko wytłumaczę, jak to się stało. Więc tak, wszystko to polegało na tym, że na jednym koncie zaobserwowałem 1000 osób, 1000 influencerów, czy to zweryfikowanych, czy powyżej 30 tysięcy followów przynajmniej. I poprzez moje 5 innych kont, na każde z tych kont pisałem do 200 celebrytów. Dlaczego tak robiłem? Ponieważ gdy pisałem na jednym koncie 15 wiadomości do 15 innych celebrytów, to automatycznie Instagram zablokował mi jakby działanie na dalsze pisanie, wiecie, jakby wiadomości do innych celebrytów, żeby nie było tak jakby tego spamu. Dlatego tak to robi Instagram, żeby ludzie po prostu nie wysłali cały czas jakieś wiadomości do innych celebrytów. Ja ogólnie chciałem wymyślić jakąś wiadomość, by mi influencerzy odpisywali, więc wymyśliłem taką wiadomość. Hej, I have a request. If you reply this message, I will surprise you. I to oznacza w dosłownym tłumaczeniu: cześć, mam prośbę. Jeżeli mi odpiszesz na tą wiadomość, zaskoczę cię, zrobię ci niespodziankę. I jakby bardzo dużo osób wyświetliło moje wiadomości z różnych kont, co nie? Jakby na przykład, patrzcie, warszawski dresik wyświetlił, ale mi nic nie odpisał. Jakby zaakceptował to, że mogę do niego pisać, ale po prostu nie odpisał mi na tą wiadomość. I to jest takie dziwne, bo bardzo dużo influencerów właśnie wyświetliło tą moją wiadomość, ale nie odpisało mi, jak właśnie tutaj na przykładzie warszawskiego koksika, warszawskiego dresa. Jezu, nie, Jezus Maria, pomyliłem się, warszawskiego dresa, przepraszam. No i kurde blade, no to jest smutne, no bo wyświetlone, ale nie odpisane. I to jest masakrycznie jakby, no kurde, no czemu mi nie odpisało? Ale okej, okay. Więc teraz jakby przedstawię wam, na czym polegało to blokowanie konta na Instagramie. Więc uwaga, przykładowo teraz będziecie mieli przyspieszone tempo i wam zaraz pokażę, jak to się działo, że mi blokowało konto, że mi blokowało wysyłanie wiadomości. W sensie, ja wysyłałem te wiadomości przez dwa tygodnie dosłownie, bo to by było takie, bo cały czas Instagram mi blokował to wysyłanie wiadomości, nawet na tych 5 kontach, i musiałem przez 2 tygodnie cały czas pisać te 200 wiadomości na pojedynczych kontach, 200 wiadomości do 200 różnych influencerów na jednym koncie, by jakoś to zrobić, ten challenge, a i w końcu mi się udało, ale właśnie to strasznie mi dużo czasu zajęło, ale udało mi się. I zawsze, wiecie, wpadałem na moje konto, gdzie mam 1100 obserwujących tam, gdzie zaobserwowałem 1100 obserwujących influencerów i zawsze wpadałem na jakieś konto, no i wiecie, klikałem wiadomość i potem kopiuj i wklej wiadomość z tą właśnie, co wam napisałem, po co wam powiedziałem. I dobra, sprawdźmy sobie, kto nam odpisał. Jestem strasznie ciekawy, naprawdę mega ciekawy, kto nam odpisał, ale tak jak wam mówię, strasznie dużo osób mi nie odpisało, ale wyświetliło i to jest jakby takie, kurde no, słabe, naprawdę, smuteczek. Na tym odcinku powiem wam, kto wyświetlił wiadomość, a kto jakby odpisał nam. I zrobimy sobie takie podsumowanie lekkie pod koniec, więc to, lecimy. Więc na moim głównym koncie, w ogóle wiecie, tak jakby nie mogłem na jednym koncie wysyłać 1000 wiadomości, ponieważ wyobraźcie sobie, żeby moje główne konto zbanowali i to by było już masakra, bym zwariował wtedy. Więc dlatego miałem te 5 kont, na których wysłałem po 200 wiadomości do 200 innych influencerów. O matko, mam nadzieję, że rozumiecie. O, tu jest jakaś firma ze współpracy. Hey, are you interesting in cooperation with me? Thank you for... O, tutaj mamy jakieś, nie wiem, tak dla beki w sumie wysyłałem. No i mamy tutaj Vitali. To jest jakaś marka, akcesoria, marka jakby takich, nie wiem, jakby to nazwać, pierścionków, tutaj łańcuchów, wiecie, o co chodzi. No i ten zweryfikowany jakby profil mi odpisał, ale to tak dla beki wysłałem, bo byłem ciekawy, czy mi odpisą. No i co? Odpisali mi. Thank you for... ale nie odpisali mi, że są zainteresowani, więc kiepsko. Lecimy dalej. Challenge też polegał na tym, moi drodzy, że ja nie pisałem do moich znajomych influencerów, których znam i którzy na pewno by mi odpisali, ponieważ to by było oszukiwanie. Jakby na tym challenge nie polega. Polega na tym challenge, żeby odpisali mi influencerzy, którzy mnie w ogóle nie znają. Więc co? Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko, co wam wytłumaczyłem ogólnie. I będziemy teraz przeglądać, kto nam odpisał, kto wyświetlił, a kto nie. Dobra, więc co? Lecę. Aha, na moim jakby... Ej, sprawdziłem dosłownie wszystkich influencerów i na moim głównym profilu nawet nikt nie wyświetlił, oprócz tej firmy z łańcuchami.
Ej, to jest smutne. What the fuck? Dobra, teraz przełączymy się na... I oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robię, to followujcie mnie na Instagramie FacioIG, ponieważ tam jest dosłownie wszystko, co robię w danym momencie, więc wbijajcie. Dobra, teraz lecimy na moje drugie konto, Facio na luzie, do którego też możecie wbijać zresztą. I co? Zobaczymy sobie, czy tam ktoś mi odpisał, czy coś. Czy ktoś wyświetlił moją wiadomość, jakby wiecie, o co mi chodzi. A to jest kurde mozolne sprawdzanie. Nie, no czemu nikt nie wyświetlał? Jestem bardzo jakby zniechęcony do sprawdzania dalej, ponieważ jakby dużo influencerów nie obchodzi to, czy masz jakąś niespodziankę dla niego w sumie. Musiałbym bardziej pomyśleć nad tym, co bym mu tak napisał. O, do Cypisa napisał. Tak, on na pewno odpisze. To zależy, co wiecie, no jakby. Zresztą nikogo nie obchodzi to, co ja im napisałem. Nikt nie kocha biednego paciusia. Oj, sprawdzam, moi drodzy. O, i właśnie, moi drodzy, serducho jest stawiane. Stanisław. Stanisław odpisał. Stanisław Obolewicz. Poland's next top model. Poland next top model. Ej, o kurde, 221 tysięcy obserwujących. Normalnie, gościu. Nie no, pozdrawiam ciebie, Stanisław, jeżeli to oglądasz. Fajnie, że odpisałeś, że fajnie, że jednak masz kontakt z widzami tutaj i że byłeś ciekawy niespodzianki. A niespodzianką będzie to, że widzowie mogą wbić na twój profil, ha! To niezła niespodzianka. Nie no, ogólnie Stanisław tutaj fajny ma profil, wbijajcie do niego, fajnie, że odpisał. No i co, jakby na tym moim profilu mam 4000 obserwujących, więc jakby im mniej masz obserwujących, tym ludzie się bardziej tobą interesują jakby. Jak coś napiszesz do nich, wiesz, o co mi chodzi. I to jest najgorsze, jakby masakra. Ale tutaj Stanisław podpisał, więc wielkie podziękowania za to, więc lecimy dalej. Stanisław, dobra mordeczka. Jak tak sprawdzam, moi drodzy, to jakoś nie widzę. O, o, pu, o, shit. Dej, co jest grane, wyświetlił 3 miliony followersów na Instagramie. Sportowiec, kto to jest? Ja nie wiem, kto to jest, ja tak followował. O kurde, 100 tysięcy lajków pod zdjęciami. To jest, w sensie, ja nie znam się na jakby tureckim futbolu, więc nie wiem, kto to jest, ale to jest jakiś piłkarz, chyba. W sensie, ja się totalnie nie znam, przepraszam. Jeżeli są tu fani jacyś, to przepraszam was bardzo. Tego akurat piłkarza, to przepraszam was. Ale, no, pan tutaj wyświetlił, pan Medhi, ale nie odpisał. Wyświetlił, ale nie odpisał. Chłop ma 3 miliony obserwujących, followów, więc... Oh shit, ale fame, ale tutaj chłop. Ja pierdzielę, ale kozacko. Więc co, lecimy dalej. Tutaj fajne 100 tysięcy pod zdjęciami. Kurde, blade. Egipt, on jest z Egiptu, Maroko. Nie, on grał w Egipcie, Maroko. W sensie tam grał, stał na stadionie. Zarąbiście, moi drodzy, zarąbiście. Lecimy dalej, zobaczmy, kto jeszcze wyświetlił. A kto mi odpisał? Ta, Billie Eilish. Ta, normalnie, wyświetlone. Nie no, fajnie by było. Abym był zdziwiony. Nie, wtedy bym... No nie wiem, co bym powiedział. O! A kto to jest? Kto to jest? To jest jakaś sztuka nowoczesna, coś takiego, sztuka zabawek takich. Nie wiem, co, no kozacko, ale to lecimy dalej. Nie to, nie na to, nie, nie celujemy w taki kontencik, moi drodzy. Zabawki? We, gościu. Lecimy dalej, zobaczymy, co, kto nam jeszcze odpisze. Ale tak, no, z Hiszpanii jakieś tutaj ludzie produkujący zabawki, no tak, nie liczyliśmy na to, dobra. Ale jakby moja wiadomość, myślę, że jest dobra, bo jednak tak budzi takie zainteresowanie wśród, wiecie, tych influencerów, że no jak coś, to wiesz, dzianka czy coś, może coś odpiszesz mi, coś takiego. Ale na razie nic tu nie widzę, kto by mi mógł, więc lecimy do kolejnego mojego konta, no i zobaczymy, czy ktoś mi tam odpisał. Więc to wpijajcie na FacioIG i Facio na luzie i myślę, że wbijamy na moje trzecie konto. Będzie i wbijamy na trzecie konto i zobaczymy, czy ktoś tam mi odpisał. Więc co? Czy ktoś tam wyświetlił też? O, do Cypisa też tu pisze. Dobra, patrzymy, patrzymy. Nie ociągamy się, moi drodzy, nie ociągamy. Ale mam nadzieję, że tutaj jakby ja jestem zadowolony już. Jak na 600 influencerów, to jest okej, okay w sumie. Ej, tu już kompletnie nie mam followów, dzięki czemu... Tu już kompletnie nie mam followów, dzięki czemu nikt mi nie odpisał. I to jest jakby smutne, bo jeżeli masz strasznie mało followów, to jakby nikt nie jest tobą zainteresowany i nikt ci nie odpisze. Jezus, ale to było brutalne. Oh shit, man, ale taka prawda. Więc to, teraz lecimy do kolejnego konta i zobaczymy, czy ktoś tam wyświetlił lub właśnie odpisał. Dobra, teraz właśnie wbiłem na te moje konto. O kurde!
Naprawdę, ty gościu! Adam, ale tutaj ten, ile kont mi odpisało. Czekaj, w sensie zobaczymy. Właśnie byliśmy, właśnie teraz jesteśmy na tym koncie, gdzie warszawski dresik mi wyświetlił, ale nie odpisał. Warszawski dresik, wiesz co, wstydź się. Następnym razem proszę mi odpisać. Więc co, lecimy dalej. A kto to jest? Zobaczmy tego Adama. Adam jest artystą. Obserwuję go Justin Bieber. O kurde, no to masny artysta. 142 tysiące followów. 686 lajków pod zdjęciami. To już ja mam net 10 razy więcej. A czemu tak mało ma? Czemu dziewczyna Biebera lajkuje mu fotki? Dobra, lecimy dalej, bo ten Adam to jest jakiś, nie wiem. O, Nina Surete, nie wiem jak się to czyta. Nina, DJ-ka obserwowana przez Wojtek Gola. Ten Wojtek Gola to jest totalny wariat. Pozdro wielkie dla Wojtka. Aha, no i tu jest taka bardziej Indian, I'm coming back to you. No DJ-ka ogólnie to jest taka, gdzie sobie jeździ jakieś trasy, ma koncertowe po wszystkich krajach. W sumie spoko. Niech się spełnia. O, jesteś. Ale tutaj, ojku. Pozdrówcie ją ode mnie czy coś. Lecimy dalej. Ale kurde, czemu mi warszawski kokrzyk nie odpisał, tylko wyświetlił? Dobra, ale w sumie to nie wiem. W sensie ja tego nie liczę, ile mi osób odpisało, ile wyświetliło. Będziecie mieć tu licznik jakiś. Na zdrowie w komentarzach proszę mi napisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kurde, sprawdzam i coś nie pykło, coś nie pykło. O, owca, please. Owca, odpisz. Please, I'm your biggest fan. A Jezus, to jest takie mozolne sprawdzanie, że aż mi się nie chce, moi drodzy. Kubik 95. Dobra, no. Nie ma. Kocham gotować, on ma weryfikację. Co? O kurde. Ej, to jest fame. Skitu. Karp był. Karp ewidentnie był przyrządzany. Tak jest. Dobrze, lecimy dalej. Ojejku, co ja powiedziałem? No, nikt mi nie odpisuje. I nikt nie wyświetla mojej w ogóle wiadomości. Dlaczego tak robicie? Dlaczego? No nie. Dobra, to było tyle z tego konta. Lecimy teraz do kolejnego konta. Nie wiem, którego to będzie. Przedostatnie chyba. Nie, to będzie ostatnie konto. Ostatnie konto, o Boże, dobra. To lecimy. Dobra, tutaj. Człowiek warga, nic. On z BGC nic nie odpisał nawet. Kurka wodna. Austin, coś tam. Tu nic, kompletnie. Zoe jakaś. Ej, ale ktoś powinien wyświetlić. Kocham gotować, to jest kozak. Taksi. O, proszę bardzo, mamy. Magdalena mi odpisała. Zaserduszkujemy. Maluba. Dzięki Maluba za to, że odpisałaś mi. Jest to the winner of the Polish TV show Project Lady TVN 3. No to mocny gracz w tym Instagramie. EF Oxford student. Student of pedagogy. No kurde. Maluba wie, co jest tutaj grane. Kozacko, fajnie, że tu mi odpisała, zalajkuje jej kilka zdjęć, więc jak coś, to wpadajcie do niej na Instagrama. Ale kurde, dzięki, że mi odpisałaś. Dobra, lecimy dalej, Maluba. Ale dziękuję. Dzięki bardzo. No ale czemu mi oni nie odpisują? Jakby ja rozumiem. Nie no, ale w sumie wyświetlenie jakiegoś wiadomości to jest wyświetlenie i nieodpisanie to jest w ogóle najgorsze. O, sure, what's your request? Tutaj 032 coś napisał. Pewnie, jaka jest twoja prośba? I na końcu J. I to jest jakby sztuka i rozrywka, co to? To są jakieś ubrania. Ubrania. No. No, co jest grane? Takie tu macie jakieś plecaczki, o, ole, ten. O, jejku. No, takie macie. No, nic wielkiego. Ja myślę, że tutaj lecimy dalej. Ale fajnie, że odpisał. I ma weryfikację. Dobra, lecimy dalej. Czypian. O, Czypiana napisałem. Kizo. Halo, Kizo. Nic. Kesai, nic. O, dlaczego mi to robicie? No szkurcze blade, dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że jakby ja jestem zawiedzony, że mi mało osób odpisało jak na 1000 osób. Albo wyświetliło. Najgorsze w tym challenge było to, że jak ktoś wyświetlił, to już nie odpisał. Jakby, w czym jest sens? Wyświetlić, ale nie odpisać, to jest jakby, nie wiem. Nie, to jest najgorsze. Więc co, jakby wpadajcie na profile tych wszystkich właśnie instagramowiczów, influencerów. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Był bardzo taki inny, specyficzny. Ponieważ kto pisze do 1000 influencerów i czeka jakby na którego kto odpisze jakby, halo? No i to było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Wpadajcie na moje dwa inne kanały z reakcjami.
Już są tam odcinki i gamingowy. Subskrybujcie tam na dole, podajcie, podajcie, lajkujcie i subskrybujcie. Subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie. To by tyle, nie chciałbym się z wami żegnać, ale muszę, no bo koniec odcinka. I jestem załamany, że tak mi mało osób odpisało. Jakby ten największym hitem był ten piłkarz, który wyświetlił i co miał 3 miliony followów. Jakby, no come on, ale jak można tylko wyświetlić, to jest takie głupie. Jestem zaniepokojony. Więc to było tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się i siema.